kochany święty Mikołaju. O, jest. W tym roku chciałbym dostać piłkę, a może być piłka. Piłkę i może samochód jakiś. Dobra. Piłkę i... Ale ciężkie te kartony, ale się napracowałam i się zmęczyłam. Ale, Franek, znowu się lenisz. Taki mały kartonik, a potem będziesz opowiadał, jak to bardzo się napracowałeś, no. Wiesz co? Nie gadaj tyle. Bo? Bo cię gardło rozboli. A ty mądra, co robisz? Mama wszystkim kazała nosić pudełka. A ty znowu się wymigujesz? Ja jestem najmłodszy. No i co? I nie mogę się przemęczać. A jak mi będziecie dokuczać, to wszystko powiem mamie. I święty Mikołaj nic wam nie przyniesie. Poza tym ja mam bardzo ważne zadanie. Piszę list do Mikołaja. Mam ręce pełne roboty. Ty mały, ty się chyba zagalopowałeś. Oddaj mój komputer. Nie masz się do mnie zbliżać. No dobra, bądź cicho. Pokaż, co tam masz. Dobra, pokaż, mały, co tam napisałeś. No nie! Co to jest? Lalka, klocki, foremki do piasku, samochód. No co ty? No przecież to są prezenty dla maluchów. Słuchaj, pisz na nowo. Nowy laptop. Laptop? Skuter. No, Xbox. I może rower śmiać rzutkami, co? Super! Nie no, wszystko dla mnie, dla was, a dla mnie to co? To ja byłem grzeczny. No i co? To jest mój list, napiszcie swój. To co? Wszystko. Cześć dzieciaki, wróciłam. O, dobrze, czy ubraliście już choinkę? No. Franek, to mama wróciła, dajemy dyla, bo młody znowu na nas naskarży i będziemy mieli za swoje. Wszystko powiem mamie, zobaczycie. Ojej, ale się namęczyłam. Przed świętami trzeba kupić sporo rzeczy. Kolacja wigilijna przecież musi być pierwszorzędna. Kacper, a ty co znowu? Dlaczego płaczesz? Gdzie jest reszta? Płaczę, bo mi smutno. Ale nic więcej nie powiem, bo będą mnie znowu przezywać skarże pyta. No chodź tutaj, łobuzie, nie płacz już. Pójdziemy umyć buzię, a potem ubierzemy choinkę. Choinkę? A to ja bym wolał jednak ci, mamusiu, opowiedzieć, co oni mi zrobili dzisiaj. Wszystko ci opowiem. O, cześć! Już wstałaś? Jak zdrówko? Oj, niedobrze, niedobrze. Kości mnie bolą. Powłoka podniesiona, rogat się sypie. Jak zwykle narzeka. Zobacz, tu jest chyba coś nowego. Rzeczywiście, nie pamiętam tej sztuki. Co ona tu robi? No nie wytrzymam. Poczekam. A ty skąd się tutaj wzięłaś? Ze sklepu, moje panie, ze sklepu. Co mi się tak przyglądacie? O, do choinki. Jaka nowa. Nie pozwolę, żebyś wisiała na choince koło mnie. Koło mnie to też raczej nie ma miejsca. Wejdź najlepiej spadaj, a najlepiej to, żebyś się rozbiła. A no tak, widzę wyraźnie, dlaczego jesteście zazdrosne. Wy jesteście po prostu stare. Jaka bezczelna! Sparkula jednak. Posłuchajcie mnie, moja drala. Teraz nie macie nic do gadania. To ja będę zajmować najwspanialsze miejsce na choince. Wy możecie wisieć, ale na dole. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Jak cię trzepnę, to broka ci z tej pięknej buzi odleci. I wszystko powiedziałem mamie. Czemu? Jesteś chory na tym, co? Mówiłem, że jest coś, pytam, że to finały. Dzieciaki! Dzieciaki! Przestańcie się w końcu kłócić. No pomóżcie mi ubrać choinkę. Zobaczcie, jakie mamy piękne bombeczki. A tam mama, daj spokój! Cały raz!
kartony, prezenty i się już napracowałam. Mam dosyć, jestem zmęczona. Wiesz co, mi też się nie chce. Niech ci Kasper pomoże. Smarkasz jeden. Kasper pomoże. O. Ja jestem, mamo, zmęczony. Cały ranek pisałem list do świętego Mikołaja. A tak w ogóle, to po co te ceregiele z choinką? Potem trzeba znosić te kartony do piwnicy i tak dalej. O, ja mam lepszy pomysł. A niechby tak święty Mikołaj przyniósł prezenty i zostawił je obok łóżka, no i po kłopocie. Jest. Siedzisz na moim miejscu. Co się stało z tymi dziećmi? Zawsze czekały na święta, a ci zachowują się tak niegrzecznie. No cóż, sama ubiorę choinkę, sama przygotuję święta. Chodźcie, bombeczki, będziecie pięknie wyglądać na naszej choince. Słodko, czasie drogi, niech zdrętwieją wszystkim nogi. Spokój, cisza niech nastanie, niechaj wszystkich weźmie spanie. Nie, normalnie to tak to się nie da, normalnie się tak nie da, no ja wybań bolesną sinę, normalnie sinę, no nie wiem, co się tam wszystko porobiło, no ja nie rozumiem. Mikołaj, uspokój się! No uspokój się! Ja się tu uspokoję, moi drodzy, dzieci coraz bardziej niegrzeczne, nie słuchają rodziców, nie słuchają. Elfy zachorowały, oprócz tych trzech. Renifery się mi zbuntowały, no normalnie masakra, no nie da się tak. A co wam powiem, dostałem w tym roku mnóstwo listów od dzieci. Ale co z tego, jak każde dziecko prosi tylko tak, o Xboxa, o laptopa, o smartfona, o komputer, ale żadne dziecko nie napisało, żadne, że prosi o klocki, o książki, a już nie wspomnę o tym, o zdrowie na najbliższych. Normalnie nastąpił koniec mojego świata. Koniec! Tak się nie da! Tak się nie da! Szefie, co robimy? Święta muszą się odbyć! No nie wiem, co robimy! Nie wiem, Elfuniu! No ja już nie wiem, co robimy! No jak to? No. Szefie, renifery gotowe, wsiadamy? Tak, już przestały strajkować? No proszę! Szefie, święta muszą się odbyć jak co roku! Tak? Naprawdę? I dzieci muszą dostać prezenty! Naprawdę? Oczywiście! Tak? No popatrzcie, moi drodzy, popatrzcie wszyscy! Normalnie same laptopy, tablety, smartfony, normalnie. A gdzie jest ciasteczko dla Mikołaja? Gdzie jest szklanka mleka dla Mikołaja? Nie ma! Nie pomyśleli! Koniec, normalnie tak nie będzie! Nie da się tak normalnie pracować! Rzucam tę robotę i odchodzę! Nie da się! Co on oszalał? Tak! Oszalał Mikołaj! Gonimy szybciutko! Czas się budzić, już czas. Otwórzcie oczy, już czas. Zegar znowu ruszył, już czas. Wróćcie do rzeczywistości, już czas. Przegrałem. Ty rozładowałeś mi cały telefon. Co ty? A to spaliśmy? Nie, co ty? Nie wiem, co się stało, ale... Chłopaki! Jejku! Ratunku, patrzcie! Czy to jest strój świętego Mikołaja? Wiesz co, nie wiem, ale może jaka fajna czapka. Ty, czapka niezła, ale patrz jaki płaszcz, ten jest super. Jest worek, ale pusty. No ale właściwie czekajcie, strój jest, a świętego Mikołaja nie ma, co jest grane? Sami jesteście sobie winni. Kto to powiedział? To przez was nie będzie świąt. Słyszeliście? Ktoś tu jest. Kto? No tak, święty Mikołaj zrezygnował ze swojej posady. To wszystko przez niegrzeczne dzieci. Mamo, ja się boję. Czy to ta nasza choinka do nas mówi? Nie wiem, dzieci, co się dzieje. Ja
mam czapkę. Ale zrozumiałam, że w tym roku nie będzie świąt i świętego Mikołaja. A co za tym idzie, nie będzie również prezentów. Co? Róbcie, co chcecie. Jak to? Ja idę do kuchni, zrobię uszka do barszczu. Mnie świąt nic nie popsuje. A jak świąt nie będzie? Święta zawsze były i będą. Mama zaszczytuje. Chodźcie, mam fajną grenową. Dobra, a co z tym robimy? Podsumowujemy. Tyle teraz promocji. Chyba zwariowałeś. Nie poszedłby bez ubrania. A te nieznośne dzieciaki, tak, właśnie wy, zabrały mu płaszcz, worek i czapkę. Gdzie? Tak. Nie. To nie my. No. Ojej. I co teraz będzie? Dobra. No cóż. W tym roku świąt nie będzie. Dzieci niegrzeczne były i Mikołaja wkurzyły. Co? Poszedł sobie daleko stąd. Nie będzie w tym roku świąt. Nie? Babciu, proszę pomóż nam. Powiedz, co mamy zrobić? Żeby Mikołaj wrócił. Musimy chyba naprawić to, co sami chłopaki zepsuliśmy. No tak. Obiecujemy chyba, że będziemy grzeczni, nie? No chyba żartujesz. Daj spokój do was. A czy wy również będziecie grzeczni, dzieci? A ty będziesz grzeczny? Mówią, że będę. A ty? Grzeczni. I ty? My też mamy być grzeczni. No powiedzcie, że będziecie grzeczni, bo święta są zagrożone. Ty też. Dobre. Franek, zobacz! No widzę, ale nie wiem, czy dobrze widzę. Ojojo, ja chcę do mojej babci! Co zrobiłaś z naszą babcią? Oddaj mi ją natychmiast! Wiecie co? Mi ta babcia się zdecydowanie bardziej podoba. Skąd się wziąłaś, księżniczko? Jeśli o mnie chodzi, ta babcia jest okej! Okay. Czekaj, to nie jest takie głupie. A może ta babcia... babcia, wróżka... Księżniczka. Księżniczka przyniesie nam prezenty i wtedy święty Mikołaj będzie jaki? Niepotrzebny! Nie, moi drodzy, nie mam dla was żadnych prezentów, ale za to mam dla was kilka rad. Jednak boję się, że nie będziecie mnie słuchać, bo jesteście strasznie rozbrykani. My? No co ty? Obserwuję was już od dłuższego czasu i wcale się nie dziwię, że święty Mikołaj postanowił uciec. Z takimi dziećmi jak wy nikt nie wytrzyma. Co? To znaczy, że tak naprawdę nie będzie ani świąt, ani prezentów? Nie? Tak na serio? Nie, naprawdę? Na serio, serio? Wiecie co? Mi też to przestaje się podobać. No, ponieważ sami narozrabialiście, sami musicie to naprawić. Odnajdziecie świętego Mikołaja, jeżeli zrozumiecie, jakie błędy popełniliście. I wtedy Mikołaj wróci. W przeciwnym razie świąt nie będzie. Co? Oj, babcio, to znaczy, wróżko, powiedz nam w takim razie, co musimy zrobić. Popatrzcie na swoją półkę z książkami. O nie. Tam jest skarbnica wiedzy. Co? To w książkach znajduje się cała mądrość tego świata. Nie! Spójrzcie. Na tablicy, którą wam tutaj zostawiam, zapiszcie wszystko to, co zrozumiecie podczas wędrówki do książki. Powodzenia, moi drodzy. Dzięki, książki nie mogę normalnie.
internecie, dobra, będzie po kłopocie. Wiecie co? No. Zajrzyjmy na Facebooka. Nie no, zepsuliście komputer. Ranek, który dotykał? Który dotykał tableta, bo nie działa? Ty, nasze gry są zepsute. Co my teraz zrobimy? Przecież bez komputera to nie wytrzymam. No nie wiem, no słuchajcie, chyba nie mamy wyjścia. Chyba trzeba sprawdzić w tych książkach. Nie, ty sieroto. Tobie coś się powie, to od razu to uwierzysz, smarkaczu jeden. Czekaj, Franek. Ty sierota, coś mi to podpowiedziało. Słuchajcie, jest taka bajka. Jest? Chyba, no, o sierotce, chyba Marysi. Co ty gada? No, zajrzyjmy do książek. To szukamy, dobra, co nam zależy. Pokaż, masz? No mam tu jakąś książkę, zaraz, już. Jest! No, poczytaj. O, widzę. O sierotce Marysi. Dobra, to dalej. No, nie szukała czegoś, czekaj. Czego szukała? No, tak jak my. No, Mikołaja. A ona? Gąski. Gąski, moje kochane, gdzie wy jesteście? Może wy widzieliście moje gąski? Nie, my gąsek nie braliśmy. Gdzie one się podziały? Pewnie porwał je lis. Ojej, znowu będę miała kłopoty. Całe życie ciężko pracuję, a nikt nawet nie przejmuje się moim losem. Nikt o mnie nie dba, nikt mnie nie kocha. I sama jestem na tym świecie. Nie mam ani mamy, ani taty. Gdzie? Ach, jakbym chciała, żeby ktoś mnie przytulił, zadbał o jedzenie, ukołysał do snu. Ty nie masz mamy? Nie mam. Kłamie, każdy ma mamę. No właśnie, mała, ty to tutaj nas nie oszukuj, tylko lepiej powiedz, gdzie jest święty Mikołaj. O nie, ja nie wiem, sami musicie go znaleźć. Ale gdybym ja go znalazła, na pewno poprosiłabym go o mamę. O mamę? My mamy mamę, po co nam druga? My chcemy iść z boksa, o! Jakiego znowu boksa? Ja nawet nie wiem, co to jest, ale wiecie co? Na waszym miejscu podziękowałabym mamie za to, że jest. Za to, że jest? Co? Mam dziękować mamie, że jest? Przecież to się kupy nie trzyma. Ale te dzieciaki są tępe. Czekajcie, chłopaki. Co? Wiecie co? Przyszła mi taka myśl, że no, ona chciała nam coś powiedzieć. No. I myślę, że ona nam chciała powiedzieć, że powinniśmy szanować rodziców. Tak myślisz? No. Wiesz co, może zapiszmy tutaj tablicę o tej wróżki. Dobra, pisz to. Ja będę pisał. Pisz. No. Musimy szanować swoich rodziców. Dobra. No to dobra, mamy to. No ale wiecie co? Mikołaja w dalszym ciągu nie ma. No to co teraz? To słuchajcie, to może zajrzymy do jeszcze jednej książki? Do jeszcze jednej? Dobra. Teraz ja szukam, czekajcie. O! Tu jest książka. Co tam masz? I baśń o, czekajcie, o takich fajnych, malutkich ludzikach. To chyba smerfy. Nie, smerfy. Co to są? Krasnoludki! Krasnoludka! Nie wiem, kurwa, z ciszy. Popatrz. Bye.
ty patrz. O, zobacz. Może ci rękę. O Jezu, ale się mam. Wyżnął się. Wyżnął się. Wszystko mnie boli. Ale dziękuję wam, moi kochani bracia. Co ja bym bez was zrobił? Po to się ma rodzeństwo, aby sobie pomagać. Nasze siostry. Nigdy się nie kłócimy. Opiekujemy się naszym śnieżkiem. No właśnie, jesteśmy zgraną zgrają. My wszyscy. Ale wy macie zdziwione miny. A dziwisz się? Słuchaj, bo jak dla nas są, to wy się troszeczkę dziwnie zachowujecie. Nie bijecie się? Nie. No przecież jesteście rodzeństwem. No, ja na przykład wczoraj dostałem w głowę od mojego braciszka Franusia. Wiecie co powiedział w ogóle, że ja niby jestem głupi, a to on jest głupi, najgłupszy na świecie. O! Ty jesteś głupi, co się dziwisz? Głupi nie kłóćcie się. Obaj jesteście głupi. No! I zamiast kłócić się, przepychać, to lepiej pomyślcie, jak tutaj znaleźć świętego Mikołaja. Mikołaj jest naszym ósmym bratem. Tylko strasznie wyrósł i wysłaliśmy, by rozwoził dzieciom prezenty. To gdzie on właściwie jest? No. Do was nie przyszedł, nie zostawił żadnych prezentów. Nie, to strój swój, oj. Zostawił swój strój, to katastrofa. Co zrobiliście naszemu bratu? Młody, ty zawsze musisz wszystko wyklapać, skarży pyta. Mówiłem ci, że ma niewyważoną gębę? Ty masz niewyważoną gębę. Słyszeliście? Oni strasznie się kłócą, a przecież są rodzeństwem. No właśnie, ja się nie dziwię, że Mikołaj się stąd wyniósł. Lepiej nie przebywać w takim towarzystwie. Bo się można nabawić wielu ciężkich chorób. Co? No tak, posłuchaj. Można upaść na głowę. Można dostać czkawkę. Można zwariować. Można się uznać choinki. Można zamienić się w słup soli. Można dostać fiksum dentum. Fiksum dentum? Fiksum dentum! Boję się zapytać, co to jest. Lepiej, żebyś tego nie złapał. Ale my mamy na to lekarstwo. Lekarstwo? Co to? Specjalnie dla rodzeństw, które się kłócą. No trzymaj! To nie, nie dla nas? Lepiej. To nie dla nas. Zgodnik! Zgodnik? Zażywać po jednej tabletce 3 razy dziennie! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do... Ania, pamiętaj, tata zawsze mówił, od nieznajomych nic nie bierzesz! Chyba, że nie ma to z nim. No może to wam pomoże! A jak nie? Nic nie. Anka nie jedz tego. No to zje. Jak zje? Jednego będzie mniej. No wiesz? I co? Dobre? Niezłe. Ciekawe, co się stanie za 5 minut. Słuchajcie. No, działa już, patrz. Mikołaja nie ma. No i? Te dzieciaki przecież nigdy nie odnajdą tego Mikołaja. Oni nic nie rozumieją. To przez was nie będzie świat. No i co? Jest! Działa! Słuchajcie, chłopaki. No, opóźnienie mamy działa. Na pewno. Doznałam olśnienia, słuchajcie. Co? Zjadłam ten zgodnik. No i co? Słuchajcie. Ja wiem, co te ludki chciały nam powiedzieć. No, to nie. Że powinniśmy sobie pomagać i wzajemnie się wspierać. Nareszcie! No, my. Dobra, znaczy, no, ty i ja, to, i co? Franek. Może ja to zapiszę, że Franek. Nigdy więcej nie będziemy się kłócić, co? No, albo że postaramy się nigdy więcej nie kłócić. Postaramy się! Nigdy więcej nie kłócić, o! Nie będziemy się kłócić! O, jacy jesteśmy mądrzy, jacy inteligentni! Całe 2 pouczenia już napisaliśmy! No, ale wiecie co?
Mikołaja w dalszym ciągu nie ma. Co to zrobić? No nie wiem. Nie, słuchajcie, słuchajcie. No to w takim razie jak już dwa pouczenia z tych książek były, no to zajrzymy do kolejnych. No dobra, to patrzymy. Nie lepiej komputer wziąć. A czekaj, patrz, komputer zepsuty, nie pamiętasz. O jest, patrz. Tu jest książka, którą tata mi kiedyś czytał. Niemożliwe. I najfajniej to naśladował głos czarownicy, wiem, która chciała zjeść Jasia i Małgosię. Ale był horror! O, przyszli, patrzcie! Słyszałem, że w tym roku nie będzie świąt! Dzieciaki, czy możecie mi to jakoś wytłumaczyć? Nie. No ja już dawno zaplanowałem ten dzień. Kiedy Mikołaj do nas przyjdzie? A tymczasem jakieś niegrzeczne dzieciaki... My? Gdzie? Myślę, że mamy mi plany! Tamte. Nie wiem. No właśnie, dzieciaki, pokrzyżowaliście nam plany. Co zrobiliście ze świętym Mikołajem? Gdzie on jest? My chcemy mieć naprawdę bajeczne święta. Właśnie. Ostatnio przeżyliśmy bardzo trudne chwile. O mało nie straciliśmy życia. No właśnie, dzieciaki. I? O mało nie straciliśmy życia. I co? Dorwała nas w lesie straszna, wredna, jędzowata czarownica. Co ty? Poważnie. Nie mów. Zamknęła w klatce, karmiła smakołykami, abyśmy troszkę przytyli. Tak, do tej pory Jasiu masz okrągłe policzki. Nie, no ja tutaj czegoś nie rozumiem, przepraszam. Sam bym chciał siedzieć w klatce, byle tylko przez cały czas jeść czekoladę. No. Czekoladę. Gdzie jesteście? Nie. Bo jaki ty normalnie głupi jesteś, kurwa plecie. No drugi franio się znalazł, no. Przecież ona nas dokarmiała tymi smakołykami, ponieważ chciała nas zjeść! Co? Zjeść! To ty, głupstwa, pleciesz! Na smakowite kąski to wy nie wyglądacie! No dobrze, że wy wyglądacie! Kto by chciał zjeść takie chudorloki jak wy? O, nie jeden! Ta czarownica naprawdę miała na nas ochotę! Ale Jaś wymyślił podstęp! Ciekawe co, codziennie, nie? Zamiast palca... Oddawał tej wiedźmie twardy patyk. I co ona myślała? Jasne. Że nie przytyliśmy. O. I nabrała się? Nabrała się, a jeszcze wam powiem jedno. No. Kuśka, pamiętasz, nie? A jak nas chciała wsadzić do pieca? To? Poprosiliśmy ją, aby pokazała nam, jak się siada na tej wielkiej łopacie. A wtedy my ją wepchnęliśmy do rozgrzanego pieca. Ale się darła! Kochani, mówię wam, na cały las było ją słychać. A my w tym czasie uciekliśmy do rodziców. Super! Ale zapytajcie, skąd znaleźli się u czarownicy? I to jest dobre pytanie. Dlaczego wy w ogóle tam poszliście? No nie wiem, jakby wam to powiedzieć. No, Kośka, weź ty to lepiej wytłumacz. A dlaczego ja? To była twoja wina. No nie wytrzymam. Teraz to moja wina. A kto mi powiedział, no chodźmy tam, kolejmy do tego ciemnego lasu, bo tam są takie dorodne grzyby. Może ja? A ty mnie posłuchałeś, jak każdy facet. Niby rządzi, a mamy słucha. No i to niby my się kłócimy, nie? To się kłócą. Zgodnik. Musimy się przyznać. Znajemy się. Naprawdę, wiecie co? Nie słuchaliśmy rodziców. No. I znaleźliśmy się w niebezpieczeństwie. Bingo! I to jest to, czego szukaliśmy. Czyli musimy słuchać rodziców! Wiecie co, jak to zapiszę? Piąteczka! Poszło! Piąteczka! Thank you.
swoich rodziców, tak? No, to pisz, pisz, pisz. Dobra. Musimy słuchać rodziców. Dobra, mamy to. Mamy to. Jest. No ale Mikołaja w dalszym ciągu nie ma. To jest proste. Słyszycie? To Mikołaj. Słuchajcie, ja nie wiem. Ale ja znowu słyszę jakieś głosy. No dobra, no. No kiedy mnie zaprosicie? To nie takie proste, dzieciaki. Póki mama siedzi w kuchni sama, magii świąt nie odnajdziecie. No to co, to może ja mam jej towarzyszyć w tej kuchni? No, co? Po co niby ja tam mam siedzieć? Co tam mam niby robić? Przepraszam. Przecież kuchnia jest za mała, no, bez sensu tam siedzieć. Dokładnie. Obawiam się, że w tym roku zbyt długo nie powisimy. Zaraz trafimy z powrotem do pudełka. Hej, kiedy mnie zaprosicie? Jejku, kiejkum, kiejkum, słuchajcie, te głosy znowu wróciły. Franek, słyszałeś? To nie żadne głosy, to ja. Ty, teraz też słyszałem, teraz ja. Nie, no to jest jakiś dom wariatów, tutaj wszyscy słyszą jakieś głosy. Co za ja? No ja, Kopciuszek. A co? Czego tu chcesz? Bez mnie Mikołaj nie wróci. Nie? To powiedz, co mamy zrobić. Myśl, dziecko, myśl! No czekaj, to ja myślę, bo on nie za bardzo potrafi. Gary, kuchnia, kot smołuch, groch. Nie, no to się kuchy nie trzeba. No nie, za nic! O nie, to uczciwość i ciężka praca zaprowadziły mnie do pałacu, a tam odnalazłam swoje szczęście. Szczęście? Praca. Wiesz? Wiecie co? Uczciwość? Franek, co jest? Musimy ciężko pracować. Co? My? Ciężko pracować. Tak, my. No co ty? Dalej. Pomagać mamie. Nie, nie. Pomagać mamie. Aha. I sprzątać po sobie. To aż tyle? To... Nie, daj to spokój. Jest wiesz, hardcore. Hardcore. Nie, no nie da się, to tylko w grach. Pomagać, sprzątać i... I słuchać. Nie, nie, wiecie, ja to zapiszę. Dobra, spróbuj zapisać, może za ten czas do nas to dotrze, dobra? Damy radę. No spróbujemy, pisz. Musimy ciężko pracować. Dobra. Pomagać mamie i sprzątać po sobie. Sobie. Ciężko. Nie wiem, nie, jak wiecie co? Ja nawet nie wierzę, że to napisałem. Ja też nie wierzę. Chyba, chyba nie mamy innego wyjścia. Co się dzieje tak naprawdę? Chyba nie mamy innego wyjścia. Dobre! Co to? Nie! Wróżka nasza, babcia wróciła! Babciu! Babciu! Babciu, babciu! Już zły czar, tak? Czas na dobry dar. Święta tuż, tuż, pod choinkę prezent włóż. Ale my nie mamy. Lecz pamiętajcie, kochane dzieci, nim na niebo gwiazdka wzleci, bądźcie grzeczni, nie od święta. I niech każdy z was pamięta, że miłość, przyjaźń i rodzina to najpiękniejsza kraina. Wow! Bardzo się cieszę, że w końcu ten zły czar minął! Naprawdę, super! Super! Będą tak, święta, moje dłonie będą święta! Prezenty, bo święta muszą być, muszą być! I super. Co wynieśliście z tych nauk? Ścisłych, tak? Dużo zapisaliśmy, że będziemy się kłócić. Super! Będziemy pomagać mamie! Tak, i co jest? Będziemy dojrzeć, sprzątać po sobie, to jest super! Pokój będzie czyściuteńki! Naprawdę? Tak. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Moi drogi, drodzy dzieci, mam nadzieję, że w tym roku listy do świętego Mikołaja nie będą zawierały tylko samych takich egoistycznych życzeń. Że pomyślicie o najbliższych, o dziadku, o tacie, o mamie, o bracie, o siostrze, o dziadkach, a nawet i o samotnych sąsiadach. Przecież każdy może zostać świętym Mikołajem! Oczywiście, że tak!